Instytut Sztuk Pięknych Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach prowadzi kształcenie na trzech kierunkach studiów. Są to wzornictwo, edukacja artystyczna oraz studia doktoranckie trzeciego stopnia na kierunku sztuki piękne. Nasza oferta skierowana jest dla wszystkich tych, którzy chcą być artystami uprawiającymi sztukę czystą, bądź projektantami. Specjalizujemy się, jeśli chodzi o projektowanie w zakresie komunikacji wizualnej, reklamy, ubioru, projektowania produktu, także fotografii nowych mediów, a w sztuce czystej specjalizujemy się przede wszystkim w malarstwie. Otwarta forma naszego stoiska ma długie tradycje historyczne. Wystarczy przypomnieć pracę Wojciecha Zamecznika, który kilkadziesiąt lat temu święcił triumfy na wielu targach i imprezach typu Expo. W przypadku naszego stoiska otwarta forma przede wszystkim jest symbolem otwartości oferty edukacyjnej Instytutu. Nasze stoisko podzieliliśmy na trzy części. W sekcji Handmade prezentujemy ofertę kierunku wzornictwo. Tam studenci mogą zapoznać się z projektowaniem produktu. Prowadzimy tam również warsztaty rysowania na tablecie. U nas studenci mają do dyspozycji bardzo doskonale wyposażone pracownie. Część środkowa naszego stoiska to sekcja wideo. Prezentujemy tam prace dyplomowe naszych studentów. Część lewa naszego stoiska to część poświęcona fotografii. Prowadzimy tam warsztaty fotograficzne. Od marca będziemy też oferować jako Instytut Sztuk Pięknych możliwość edukacji fotograficznej jako studia podyplomowe. Także zapraszamy wszystkich pasjonatów fotografii. Studia fotograficzne z fotografii w Instytucie Sztuk Pięknych od następnego semestru zapraszamy. Mamy bardzo dobrze wyposażone zaplecze. Spotkaliśmy się tutaj w celu przeprowadzenia warsztatu z projektowania, używając materiałów recyklingowych. Wraz ze studentami zrobiliśmy sesję projektów, które zostały prezentowane później przez modelki. Ten pokaz odbywa się na sesji foto,